Pozdrawiam ze stoiska Owigor w Sosnowcu. Jest to kolejny przystanek na naszej trasie targowej, na której prezentujemy nasze produkty. Mamy już za sobą wystawę w Chinach, Langfang, mamy za sobą 3 wystawy w Niemczech. Przed nami jeszcze Anglia, jeszcze Belgia, Holandia, Rumunia. Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj spotkać i porozmawiać z naszymi hodowcami na naszym rodzimym rynku. Natomiast przywozimy tutaj wspaniałe sygnały z zagranicznych rynków, gdzie nasze produkty spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Hodowcy w innych państwach doceniają ich wysoką jakość oraz skuteczność. Przy tej okazji chciałbym też zarekomendować nasz nowy produkt. Jest to Owitalina, znana już wcześniej. Jest to preparat z mieszanki ziół, owoców, warzyw. Teraz ten preparat pojawia się w nowej wersji, jak gdyby taki starszy, mocniejszy, silniejszy brat, wzbogacony o jod, magnez i aronię. Ten preparat bardziej ukierunkowany już na sezon lotowy. Ja z mojej strony życzę wszystkim hodowcom dobry lot i na pewno do zobaczenia na następnych targach i do usłyszenia i do zobaczenia w czasie sezonu. Wszystkich hodowców i hodowczynie w Polsce. Jesteśmy na targach gołębi w Sosnowcu. Targi trwają drugi dzień. Jestem pod miłym wrażeniem oglądalności hodowców naszego stoiska. Generalnie kto nie podejdzie do naszego stoiska, kto zakupił te gołębie, przychodzi z informacją, że gołębie się sprawdzają. Co mogę powiedzieć? Najlepsze gołębie z linii, sprawdzalność bardzo duża tych gołębi, to są gołębie szczepu Jansen. Właśnie tutaj mam w ręku przedstawiciela tej linii, nowej linii Jansen z gołębia Olympic Lucky. Tu jest to jest złożony inbred na tego gołębia Olympic Lucky, gdyż w rodowodzie występuje on 5 razy. Olympic Lucky to był gołąb chorwacki, ten gołąb dał gołębia samice u Ayerkampa, samice Honde, samica była samicą super, samicą lotową, jak również teraz przebywa w gołębniku rozpłodowym. Dziadkiem Olympic Lucky jest również dziadkiem gołębia Luka Modric. Ten Luka Modric jest gołębiem, którym został asem młodych gołębi w Holandii. Dzieci tego Olympic Lucky, dzieci, wnuki bardzo dobrze się sprawdzają. Nawet u mnie, ja mam też na hodowli w Ponderosie gołębia córkę Olympic Lucky. Już gołębie się sprawdzają, nawet przekazałem na ludzki gest samiczkę z tego Olympic Lucky. Poszła za fajną cenę, wspomogliśmy ludzki gest Kuby Błaszczykowskiego. Także co do targów, gołębie linii Jansen i Leo Hermansa, gołębie od Ayerkampa bardzo dobrze się sprawdzają. Nie ukrywam, że niedużo mi zostało tych gołębi Leo Hermansa, gołębi z 19 roku, przywiozłem tutaj parę sztuk. No nie ukrywam, że zostało, nie wiem, mogę powiedzieć 3-4 gołąbki z tej linii. Zaznaczam, że już w Ponderosie nie mam nic. Czekamy na rocznik 2020. Uchowamy coś dla hodowców. Wrócę do sprawdzalności. Jansen, Horemans, Kusters. Fajnie się sprawdza. Ta krzyżówka wyśmienicie współgra ze sobą. Szybkość, twardość. Nieprawda, że Janseny są na krótkie dystansy, że latają tylko sprinterskie loty. Te gołębie potrafią latać 300-500, kwestia tylko przygotowania. A w połączeniu z Leo Hermansem, jak właśnie Jansen, Leo Hermans, czy Hermans, Kusters razy Jansen, no wychodzi ciekawa krzyżówka. Zainteresowanie bardzo duże, no powiem, że
co roku. Ludzie, znam wartość tych gołębi i ludzie też doceniają te gołębie. Wierzcie mi, u mnie było setki hodowców, jeszcze nikt nie powiedział, burda, to nie wypaliło. Wręcz przeciwnie, nawet nie znam człowieka, wysyłałem tego gołębia, przychodzi, mówi, pamięta pan, wysyłał mi pan takiego i takiego gołąbka, te gołębie się sprawdzają. Nie mówię o, mówię tak, że gołębie Van Roy czy gołębie na daleki dystans, sprawdzalność gołębi jest fantastyczna, fantastyczna i mówię, ja jest, Owigor Ponderosa jest po to, żeby trzymać w czystości i dawać ludziom fajne gołębie, dobre gołębie, żeby latali tymi gołębiami na skalę bardzo wysoko. Także dziękuję, zapraszam na stronę internetową, ewentualnie telefon do mnie, to jest 501-257-120. Służę pomocą, znam te gołębie, ponieważ prowadzę tą stację hodowlaną już 11 rok. Na targach Expo Silesia 2020 tutaj na stanowisku Benzinga. Działo się bardzo dużo w piątek, w sobotę, bardzo dużo hodowców przychodziło do nas z zapytaniami o najnowsze technologie, które mamy tutaj na stanowisku Benzinga. Najwięcej było zapytanie o najnowszy zegar M3, który teraz wchodzi na rynek polski. Powiedzieć, że jest to duży krok technologiczny w przód, to tak jakby nie powiedzieć nic. Tutaj kolega pewnie za chwilkę zaprezentuje Państwu, jak zegar wygląda z bliska. Zegar jest zbudowany z aluminium, także no, mając go w ręce od razu czują Państwo różnicę. Jest bardzo intuicyjny, bardzo prosty w obsłudze. Jeżeli ktoś jest już w świecie gołębiarskim, nie od wczoraj, to tak naprawdę ja tutaj pozwalam hodowcom 10 minut pobawić się z tym zegarem i potrafię go tak naprawdę w pełni obsłużyć. Zastosowanie wielu nowych technologii, ładowarka USB-C, wyjście na słuchawki, o co klienci, o co hodowcy też prosili. Możliwość podłączenia z 64 antenami, możliwość prowadzenia 1000 gołębi, moduł na 8 hodowców dostępny. Pytania bardzo dużo o anten, hodowcy też widzą, że gdzieś tam sport technologicznie idzie do przodu. I starają się iść duchem czasu, także my staramy się wyjść hodowcom naprzeciw, wysłuchując ich próśb, staramy się udoskonalać nasz sprzęt. Także, tak jak mówię, najwięcej zapytań tutaj o te najnowsze technologie i już też pytania, co będziemy wprowadzać w następnym czasie, ale o tym może na następnych targach.